Ma. Trzeci panel będzie podobno legendarny. Też tak słyszałem. No dobra, obejrzymy te konfę, bo i tak mieliśmy oglądać. No ale bilety są jeszcze? Wyłącznie u naszego Sezona Fortuny. No dziwisz się, nikt nie chce jechać na galę na prywat. Super. Nie no, proto, że wspieramy naszego ziomala, nie? Już w tę sobotę, tak. Grzywasz. Dobra, i tu zobaczmy, to niby bezpieczny było, o co tu chodzi. Idzie jakiś przyczajony tygrys, kurwa, tam, no. Ja mnie to zastanawia, czemu on tak, o, stwierdził, że a, się wyjdzie akurat, k***a, tu na ulicę. Co jest, k***a? Sorry, że to ustawka i to dezodorant. No nie, bo on teraz w kiblu siedzi i osy przymywa cały czas podobno. Stream z oddychania. Tyle mam, k***a, do powiedzenia. Old Spice Kapitan. Czyli to ustawka. Yeah. Ambasadorka Klauta była przed wami, Lexi Chaplin! Yes! Pepef. Oh my god! To tutaj będzie ta mordeczka? Albo tu, albo na trójce, nie? A trójka to już nie jest. No tego nudarca tu pani wie. Ale ona jest piękna, Marianka? No, przesadzałbym. Zdrową mamą, nie? Tak bym to ujął. Patryk! Patiro! Jest! Grzywacz! Grzywacz! Patiro! Patiro! Gołcior! Gołciro! Dominik! Mokry suchar! Sto! Pepe! Kłoso! Wydalaj! Dalej. Przez no Patiro nie jesteś XI, tylko 11, tylko dlaczego się tutaj spotykamy, ponieważ już w tę sobotę piąta gala Cloud MMA. Poplęła suchara, no. Marianna? Nie podała ręki do suchara. Nie, to suchar ją opluł. Jeszcze nie zapominajmy, dlaczego się... A, teraz za niego! Już w tę sobotę piąta gala. Akcja, reakcja, tak? W opcji pay-per-view premium pierwszy raz czeka na was nowa, gratisowa funkcja POV Cam. Dzięki której... O, zajebane zbitej. Żenada. Ja pierdolę, za niedługo będą koła fortuny, nie? Myślę, że na następnym time już będą. Patiro, czy jak ty tam się nazywasz? Patiro? No co tam? Patiro. Patiro. O kościele coś będzie. Jak podajesz komuś rękę, to po pierwsze zaczynasz od kobiet, a po drugie, jak już się pomyliłeś, to podajesz nie rękę no, wszystkim. Nie no, te konfy to taka stypa za ja pierdolę. Marianna, ale znowu przejmujesz panę, znowu ten protekcjonalny ton, kurde, że mu przykro stronę, także zamknij mordę w końcu. Twój mąż skończył z tobą przez kurwa wywiad w gazecie, bo ci z tobą nie chciał gadać, kurwa, po prostu. O kurwa, ona szła mu wyjebać, ty. Jeszcze nie było. O kurwa mać, no ileż można? Zamknij tą mordę, cweluje panek. O kurwa, nawet ona! Mamy panią nauczyciel pedagog. Pierdolę. Córka jest dumna, córka jest dumna. Nauczycielka. Córka jest dumna. Trzeba się może podobać. Oj, wyszła z panelu. Zamknął mordę, cweluje. Trzeba powtórzyć, bo nie słyszeli widzowie. Przepraszam, to jest właśnie Marianna Schreiber. No i chuj, posłaj bez Marianki. Ja pierdolę, słuchaj, bo ci to wykopi i powtarza teksty, nie? To za skurczę. Patiro. Lexi, a Marianna dostanie karę za wyjście z panelu? Ja myślę, że ona... No ja pierdolę, może jakaś... Nie, ona pewnie tutaj chce wielką akcję zrobić, zrobić wielkie wejście, ona zaraz wróci. Teraz wyciszenie, już skupienie na walce. Aha, wyciszenie. Słuchajcie, że on dalej kurwa nie wyciągnął ziarna, nie? To jest pojebane. Samo czy jednak jeszcze jest ta nienawiść? No, obrzuciliśmy się gównem, ale można jeszcze się obrzucić. Ty po co wyciągnąłeś to, że robiłem streama ze srania 7 lat temu, jak potem widzowie sami wyciągnęli, że ty robiłeś takie streamy wielokrotnie na Instagramie? No, ciekawe pytanie. Na Instagramie. O! A, no dobra, no zajebiście. Zapomniałem się po prostu. Super, fajnie. Zapomniałem się, kurwa. Chciałbym już mieć walkę, zostałam najebać do pierwsza runda, wypierdolić go, kurwa. Na podłogę i nara. Skąd w tobie jest tak ogromna pewność siebie, bo słuchając cię, ja się czuję, jakbym słuchał mistrza UFC. Nie no, wiesz co, ja jestem śmieciem akurat i wiem, że... O, relówka! Śmieciem, więc jestem pewny siebie. Chłopie, ja przez 5 ostatnich tygodni, ja spałem na salce, jadłem na salce, myłem się na salce, no nie masz szans, nie? Wszystko poświęciłem, żeby ćwiczyć. Stary, no mam to w ch... no jesteś większym śmieciem ode mnie, to cię najebie, no. Co mam ci powiedzieć? Ale 3-9 kurs na Patira? Darmówka. Co jest to, kurwa, za free jest? Z nami Marianna, o, wróciła. Schreiber, więc... Performance! I teraz obnażę całą prawdę o was i o federacji. Byłam namawiana na to, żeby zrobić wywiad z tym gościem, który przed chwilą
moje dziecko tutaj wymieniał w miejscu, które nie jest miejscem na to. Ha? I zgodziłam się na to, mimo że wyzywał mnie od transów na X-ie, mimo że wyzywał mi rodzinę. Mimo że w momencie moim najtrudniejszym pędzał hejt na mnie i na moją córkę. Zgodziłam się na ten wywiad, ponieważ byłam o to poproszona, po prostu. Z szacunku do federacji, przestań tam gwizdać. A mimo to przychodzę tutaj. I w tym wywiadzie ominęliśmy dokładnie tematy, ale o które proszę, prosiłaś, ale bo ty prosiłaś tematy, bądź, które ominąć nie i w szacunku dla nie ciebie omijałem te tematy. Nie przekrzyczysz mnie. Nie się na nic nie przekrzyczysz tutaj. Mnie. Ale koło chuj mi lata, ty cię przykrzyczę. Jesteś pozerem, rozumiesz? Znowu żeś jesteś pozerem. Każdy facet, który jest takim beznadziejnym pozerem, który umie tylko wyzywać kobiety, nic więcej, nie potrafi rozmawiać merytorycznie. Jeszcze brakowało, żebyś stał. Ja jeszcze umiem facetów wyzywać. Ty to tyle chciałaś mi uderzyć. Jesteś zwykłym śmieciem, rozumiesz? Zwykłym śmieciem jesteś. Jesteś zwykłym śmieciem. I jak tutaj stoję, przysięgam. Jestem 5 miesięcy we frikach. Dzisiaj przeklinęłam pierwszy raz. Pierwszy raz przeklinęła? Nie ma chuja. Śmieci jak szalony robot. Chyba, co ona gada? A jeszcze ostatnie. O, jeszcze, Lexi chuj. Powiedziała mi na backstage'u, że mam buty jak prostytutka. Cała prawda o federacji. Dziękuję. Cała prawda o tobie. Byłam w Los Angeles, to widziałam tam panią lekkich obyczajów, która była podobnie ubrana do Mariany, dlatego tak powiedziałam. To była tylko moja opinia względem twoich butów. Nie płacz. Ja jak byłem w zoo. No. A, nieważne. Dobrze. Tak? Chciałbyś wysłać Mariannę? O, nie. Dokładnie wiesz, z kim prowadzi. No, zacząłeś to poczekać. Nie no, i Marianna jest taka na co dzień, kurwa. Ja bym z tym nie wytrzymał, nie? No, ale zajebać taki to podwójna przyjemność. I tak naprawdę, chyba za dobicia, no to inaczej. Żartuję oczywiście, tak? No tak, wiadomo. O, elo panelo, kurwa. Generalnie chciałem... O, generalnie... Mariana nie jest inna, idzie pogadać, wszystko, miła, sympatyczną... Ale bo ty jesteś dżentelmenem, Bagieta, no to z tobą to inaczej gada. A to takie fany? Chciałem wtrącić tylko swoje 5 zł, nie? No dobra, a ty byś się ten, Mariankę byś coś tam podgadał do niej? Marianka mi chciała dać bilet na Klauda. No kurwa. A to może na backstage nie, chciała jeszcze? Ale załatwiłem podobno ze Sucharem, więc już jej nie atakowałem. Ja bym wziął od Marianki. No ja bym Mariannie marwił, pan chyba dobrze. Lexi, wracając do tematu, o co chodzi z tymi butami? Tak, jak byłyśmy na backstage'u, ja sobie siedziałam spokojnie i O Jezu, jeszcze udaje, że nie wie jak ma na imię, no. A jak byłem w Las Vegas, też widziałem. Oh, I'm so sorry. Jak Lexi wyglądała i co z tego, kurwa? Ja w Las Vegas widziałem dziękuję i to była Lexi. Ona się bardzo uraziło. Jeśli to cię uraziło, to Marianna, przepraszam, ale twoje buty wyglądają jak od prostytutki. Lexi, masz tutaj groch, możesz. No i GG, kurwa, popłakała się. Naprawdę, Lexi, potraktowałaś się... ja się poszczałem. Kurwa, ja pierdolę. Dla dziecka, kurwa. No przestań. Naprawdę. Dobrze, to ja uklęknę na tym grochu. Proszę przynieść groch, ja uklęknę na grochu. Przepraszam, dobrze. Marianna. Na pewno? Marianna ma buty jak Aleksy skóry jak niewolnik. Przecież to Kaniowski wyrzucał. Dobrze, to podaj mi proszę groch. Lexi będziesz klęczała, rozumiem, przed Marianną, tak? Szczerze, to Marianna i tak jest mniej cringy, suchar. Nie no, ona płacze, a teraz podniosła groch i się uśmiecha. Nie widać na kamerze. Pupy białorycerzyk. Mam się uspokoić. Tyle było dni. Uderzyć szalonego reportera jeszcze 31 lat. Słuchaj, to by była prawie księżniczka na ziarku grochu, ale niestety jest to Marianna. Co? Ja teraz spojrzałam na twarz Marianny Schreiber i za dużą satysfakcję jej by to dało. Bardzo mi przykro, widzowie, jednak tego nie zrobię. Brawo. Marianna to jest tak autentyczna jak dominacja ciosa w 7-7, bez hitu. Kurwa, nawet nie zrobiło, nie? Ty, ale ona ma rzeczywiście te buty jak takie kurwa. Z krajówki, a ja powiedziałem cel młody. Natomiast mokry sucharze, co to się stało, że aż tak pocisnąłeś? Nie no, pocisnąłem, no jakby, słuchaj, popatrz kurwa na nią, no próbuję coś robić, próbuję płakać, jednocześnie odwracam się do kamery i zaczynam się uśmiechać, no chujowe aktorstwo, cringe, kurwa, jakieś teksty, jeszcze teraz będzie chciała się robić dziwkę klękając, no dziwne. No. Znaczy nie wiem, no jakby tak od całego mojego początku panelu próbujecie z nią zrobić taką coś, jakiś strój, tu jakieś szpileczki. Myślisz, że to my ją ubieramy? No nie, ale w takim wątku to idzie, no. Czy chcesz coś, bo ja widzę, że ty w ogóle strasznie wyluzowałeś, jesteś zupełnie innym człowiekiem niż jak widziałem cię no nie, na konferencji, jest mega luz, na programie. Jest mega chill, już wyciszenie przed walką, tak jak mówiłem, jest już po walce i tyle, nie?
Ja mogę cię zapytać, po co nie były wtedy trzy keczupy? Nie chciało mi się chodzić do kuchni i po prostu trzymałem wszystkie na górce. Ale to jak jeden straciłeś, to drugi używałeś? No, jakby, no czy to tak, były tak. Różne na przykład ostrości? To mnie to zastanawia. To był na przykład kotlin pikantny, ten był łagodny i takie sobie robiłeś miksy? Czy po prostu jak się kończył, używałeś drugiego? Nie, wiesz co, akurat keczupy były takie same, ale zawsze miksowałem keczup z musztardą jeszcze. O, szanuję. No, szacun. Victorio, nie chciałbyś się zawalczyć? Bokserska. No, a z kim? Że o ten grok się ktoś zabije. Ja to nie jest, mógłbym się bić, ale... Jakub Rzeźniczak ja, na i konferencji pytanie, nie jestem, że tak powiem, oddającym zawodnikiem. To z Natanem. Dziękujemy bardzo skręcić. Panowie i prosimy o ostatni face to face. Mógłbym być na panelu, Natanem, nie? Że nawet, co, żeby chyba, było za friko, konferencja. Czemu ona na Bosaka jest, ty? Taki zoomik? Pokazuję, a czemu jej chłopak jest z Kakusiem? O co chodzi w ogóle z tym? Bo Jaroniewska się ruchła na wyjazd. Drogie panie, panie i panowie, to był drugi panel, teraz czas na chwilę przerwy, a później zobaczcie coś nowego odnośnie naszej walki w aucie. Ja ten film się tam dymał piwko, to prawda czy nieprawda? Nie, to piwko to jest jakieś nagranie sprzed 5 lat, albo faktycznie dawał dupy, chuje. Niestety mam jedną przykrą nowość dla mnie i dla moich fanów. Aha. Nie zmogę zawalczyć na klaucie MMA. Niestety mam chorobę serca, o której nie wiem był wcześniej. Jeśli by wiedział, to nie brałby udział w takich wydarzeniach, ale lekarz mój po prostu nie może dopuścić mnie do takich wydarzeń. Choroba serca, znowu. A więc panie i panowie, piwko nie można, jak w nazwie nie można, no i walki piwko też zobaczyć nie można, ty, ale... Co jest za losowanie tu jest? W samochodzie, trzy walki w samochodzie, myślę, że to jest bardzo fajny deal. Panie i panowie, pierwszy... Coś nowego? Trzy i walki w aucie? Kosa Hir! Stanisław! Fistaszek! Fistaszek! A to ten, co krzyczy w samochodzie. Michał! Zwykły chłopak! Skudlarek! Zwykły chłopak? Bartłomiej! Komar! Wójcik! Możecie panowie sobie powiedzieć... Aha. Dawaj! Dobra, wysokość do auta niepotrzebna jest. Całować się chce ze mną. Może dasz. AJ będzie miał dwie walki, a więc poznajmy pierwszego z jego przeciwników. A będzie to... Kacper Błoński! Zbigniew Bartman! Kacper! To jak chuj. Te wszystkie dupeczki tam giga jedna sigma oj mega daddy, ale on musi mieć kutaska ogromnego. Jego partnerem będzie Mariusz Super Mario Sobczak! Albert Dragon Sobczak! Bez kitu! Maksyma Wołczyka chciałbym zobaczyć jeszcze w oktagonie. Serio bym go chciał zobaczyć. MMA, no kurde, ja myślę, że Maxim jakby 18, pojechał do Brazylii, to chciałby na BJJ by się od razu zapisał, żeby zapasy robić z Brazylijczykami. Ale będzie jazda na tym panelu, czuję. Więc lecimy tak jak Arkadiusz powiedział. O nie, jak może być tu jazda, jak tu jest Lexi i Ola? O nie, ale żebym nie przekręcił, Usyk kontra Tyson Fury i tam też była bardzo duża... Ja Czajcie, że śniło mi się ostatnio, miałem taki sen, nie, słuchajcie tego, że biłem się 2 na 1 z jakimś majorem na Tysona Fury'ego, nie, Gypsy Kinga i go rozdaliśmy, ale mnie chyba znokautował, bo nic nie pamiętałem po walce. Spokojnie, to jest ładowanie się, ten panel, to jest ładowanie się czwartego panelu, nie. Nosiłem ją z dumą, tak naprawdę... Myślę, że przez niedługi czas, myślę, że dopóki nie okazało się, że osoba, którą mi dała, jest po prostu zwykłą fałszywą k***ą. Aha, pan Pawłowski? Ej, co? On napluł na koszulkę. Co to żyło? Film w tym momencie już wszedł na mój kanał, wszystkie hipokryzje i kłamstwa Arkadiusza Pawłowskiego. Musicie jest wszystko na moim kanale. Dziękuję. Co ty a się odpierdala, ty? Chodzi, bo ja nawet rzuciło, dla Pawłowskiego się k***ło. O, wyrwało, co jest? Nie rozumiem, dlaczego akurat na mnie próbujesz sobie zrobić karierę, nie wiem, nie było żadnej... No ty mnie obrażałeś, człowieku, było... poza tym już abstrahując od tego wszystkiego... Hej! Jak, nie hej! Krzycz na mnie, k***o! Hej! Nie krzycz albo na mnie. Jedna osoba mówi, albo druga, nie wywołałeś krzycz na mnie, mnie. Zamknij p***.
Będę mówił spokojnie, będę mówił spokojnie, jeżeli ty będziesz mówił spokojnie. Zamknij się teraz. Ja mówię, albo ty mówisz. Hipokrytów. Albo ja mówię! Albo ty mówisz. W tym momencie, proszę cię. Posłuchaj, jeden mówi. Ale myślałem, że nie będzie ofery. Ludwiczku, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Zacznij robić jakiś ciekawy content. Znajdź coś dla siebie. Nie bądź projektem Oj Wojtka. Odnajdź... Dobrze. Odnajdź Ludwiczka i niech wszystko będzie dobrze. To kajfa, by ustawka pod tą federację Pawłowskiego jakby co. Czyli Ludwiczek będzie na prime time w wrestling? Ja pierdolę. Versus Pawłowski w main evencie? Amadeusz! Dzięki, Alex. Nie było jeszcze mafii. Roślik! A Madi się nie bije jednak z Diablo Wodarczykiem, to może się napi***ać, nie? Dennis! Bad Boy! Załęczki! Czemu? No bo zmienili galę na narodowy i chyba kartę walek sam zmieniają pewnie. To ile ważysz? 107,5. Idealnie. Ale kurwa, bestia. Przed nikim jeszcze nie spierdalałem, jak sobie każdy obejrzy moje walki, to zawsze spierdalałem. A z wiewiórem kto spierdalał? Co tak, bez dymu? Spokojnie. A dziurki robiłeś tutaj w uchu, czy masz tak przypinane? Mam od przedszkola dziurkę w uchu. A, okej, okay. No nie dziwię się. A co sugerujesz? Pedał na maksa jesteś. Ja pedał, że się taką p***ą bije, to jest w ogóle szok. Musi być gracją, wyjaśnij tę sprawę z Fiutem. Spokojnie, zaraz kusają. Ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, co ja ci w klatce k***a zrobię. Szczena będzie kurwa mana. Na razie, każdy macie za dużego i groźnego. Jak cię pokonam, wszyscy będą bili brawa mnie. Już mnie nikt nie pokona. Teraz już mnie nikt nie pokona. Okej, okay. Tymczasem to ty zapierdalasz do terapeuty i leczysz swoje kompleksy. Nie, gdzie, kurwa, to nie są moje ludzie... kompleksy. Słuchaj, płaczesz w poduszkę swojemu terapeucie, jak jestem malutki, słabiutki. Maciuś, boisz. Rzucić mikrofonem, kurwa, to jest normalny odruch, kurwa. Nie płacz. Człowieku. Aikido. Daj mi do końca. Myślisz, że to tej walki dojdzie? Myślę, że tak. Oby, kurwa. Nadaj mi dokończyć, ludzie w Palestynie, k***a, wstają codziennie rano, kupić chleb, żeby sobie kupić, k***a, sandały, a ty zapierdalasz do terapeuty się żalić, a ty wrywali, k***a, każdy weekend kops na łóżko, na cioto jebana, obsrana łajzo. A ty się kładziesz w oktagonie, jak szmata. O, kurwa, zobaczymy, ty szmatą tutaj, k***a, jesteś. Oj, szmata. Szmata. Ty, od straszenia to są duchy, chłopaczku. Znaczy, jak ci będziesz dojechany w pracę, będziesz płakał, będziesz tam kłopetował, dziwne jebana, ty. Nie będzie, k***a. Mikrofonu, że będziesz klepał, jak cię będę kopał, w chuj mam, że przez dyskwalifikację, ale cię skopię, kurwa, rozumiesz to? Na razie, kopa przez dysk, zajebie dziwko, na razie to takiego płakał. Kopa dostał twój kumpel, a ja kogoś tak znokautowałem i dołączysz do Adriana jakiego, Polaka kto dostał, szachty. Ale kto dostał kopa? No szachta. Ale to był faul, kurwa, żyno jebana, to był faul. A ty, o czym przed chwilą mówiłeś? To był faul, kurwa, ty mówiłeś o faulu przed chwilą. Ale ty nie faulowałeś, kurwa, Polaka, normalna walka to była, ty. Szacunek. A kurwa, szachtę są robot. Szacunek, masz rację, to była normalna walka. No to ja tam nawet ciebie lubię. Bardzo mi się ankieta. Oho, ankieta. Dobra, na kogo głosujemy? Dawaj. Na Tana Marconia. Na Dana. Albo Szachtę może. No ja bym chyba... Dawajcie Szachtę. Bliżej. Nie, może na Tana. Głosy, jak na pewno? Ty. A może Gracjana dla Beki, chociaż... I nie ma niespodzianki. Kurwa, jakby to rozegrać. Dobra, to dawajcie na Tana już. 74% kurwa procent na Tana już. Gaś to. Aha, bo teraz tak do niego musi ktoś dołączyć, mówię, czyli nie Gracjan. Cała, dostajesz z mikrofonu w pysk. Świetniku jebany, siadaj tam, siad. Siad, kurwo. Zacznijmy od początku, Sfeluchu malutki. Przyznajmy się w końcu, że ten konflikt jest ustawiony i ujmy się w dupę. No dawaj. Powiedz to pierwszy, bo ja nie chcę. Po prostu nie wiem, jaką masz jakby opinię na ten temat, nie? Na pewno ci mogę obiecać, żeby nie siadał na butelkę w przyszłości. Kurwa, już o tym rozmawialiśmy, że to nie, nie jest w moim ale stylu. Ci, że nie wiem, czy jutro, czy za 10 lat będzie siadał na pewno na butelkę. Ja biorę okulary, żeby lepiej ci widzieć. Taka będzie twoja przyszłość. Na przyszłość to już planuj mieszkanie dla nas wspólne. To... Ściany, kolor, czy coś w tym stylu. To będzie nasza przyszłość wspólna, a nie jakieś butelki, czy tam słoiki. Zapomniałeś, co mówiłeś? Tak. Zapomniałem, bo się zapatrzyłem na takiego przystojniaka w koszulce Gucci. Fajna ta koszulka. Lubię, zawsze uwielbiałem, jak nosiłeś tych projektantów typu Belmont, Gucci, tam Discord 2, albo Calvin Klein, zawsze opinało tak twoje mięśnie. Strasznie mnie to podniecało, ale jakby po prostu nie potrafiłem, wiesz, zamienić tego, nie chciałem. Pierwszy raz go widzę takiego uśmiechniętego, nie? Nie? Na to. No miło mu się zrobił, jak komplement do no tym bardziej, jeżeli dowi... Witamy w cyrku. Cześć, kochanie. Słuchaj, to ja ci od razu powiem, że damskie się nie liczą, kurwa.
Kurwa, znowu! Ja wiem, że jesteś kobietą w naszym związku. Klękaj i przepraszaj. Nie, aż tak to nie. Klękać to mogę tylko w sypialni twojej, w Toruniu. Wiem, nie nasze klimaty. Jak szachta nie patrzy. Nie nasze klimaty. Zamknij ryj, chłopie, to jest z ciebie ciężko słuchać. Coś za mało podbuzowani są ty, coś jest nie tak. Ale może Gracjan trochę atmosfery podbuzy. Jesteś z ciekawości przyjaciółmi? Czy tylko ziomy? To obchodzi, ale pytać się możesz. No, no. O, właśnie. I co, no i co, ale to dobra, Denis ma atak serca, nie? Zemdlał. Ale co ty i czy byś mu zrobił usta usta wtedy? Wyjątkowa ważne sytuacja. Tak. Ja ci nie będę na takie pytanie odpowiadał. Ale jest to wyjątkowa sytuacja. Czy na przykład to pytanie, już jest i za to jest... Dobra, to chodź się spotkamy, ty, no, czekaj. Kurewskie wstrzyki nie musimy odpowiadać. Ja ci odpowiem na to pytanie. Chodź się spotkamy, pogali się po konferencji, się spotkamy jeden na jeden i ja ci na te pytanie odpowiem, dobrze? Spotkamy nie, się? Ja czemu? Ale ja ci odpowiem wszystkie, na wszystkie pytania, jakie byś chciał. Te pięści są warte miliony. Ja nie mówię, że ci będę pił. Nie było o milionach, bo on serio nie rozumie. To, to byś sobie łapę połamał na mojej twarzy, ty. Chłopie. Ty. No właśnie. No właśnie. Ty, jest! Włączy teraz chodzi Gracjan! Ja nie siedzę obok. Zapraszamy Gracjana Szadzińskiego. Co kurwa? Co jak się boi, ty? Nie bój się, nie bój się. Nie weź tą rękę. Proszę, przesłuchaj. Nie bój się, nie bój się. Weź tą kurwę. Nie bój się. Nie bój się. Ja przepraszam, za wszystko przepraszam, Gracjan. Weź mu w pizwal, masz okazję, bo tu jest dziwne. Obiecuję, że już nie powtórzę tego błędu. Jebać cię kurwa. Karasz cię szlance, dobrze? Jebać cię kurwa. Pierdolę, jakby zazdroszę ci, że masz na jego miejscu. Uważaj, uważaj. Proszę, nie, proszę. Weź Ferrari, obroń go, ty. O, jak... co ty tak stoisz? To twój przyjaciel. O, la, la. Kurwa, zaczyna się. Kurwa, w porządku jesteś, powiedz mi. Czemu kurwa taką kurwę będziesz tutaj? Ja, czemu... Ale ja nie jestem kurwą, ja jestem dziwny. To jest coś takiego, że musisz zrozumieć. Gdyby on nie odpierdolił tu całej roboty, to żaden... To wy byście nie dostali roboty. No ktoś nie, musi być tym męczennikiem nie i dźwigać ten krzyż na swoich plecach. Ja dotknę w łóżko. No, moim zdaniem Natan jest czymś w rodzaju... To jest może słabe porównanie, ale Jezusa Chrystusa dzisiejszych czasów. Ja ci się po łóżkach, kurwa, zmyrają, po co? Ja to więc jest twój dom, kurwa. Co z tego? Dlaczego mi dotykasz tego chaina? No bo lubię. Nie dotykaj, kurwa, tego chaina. Kurwa to na przykład, opasek. Dobrze, Amadeusz, myślę, że jest chciał usiąść między chłopakami. Dobra, nie o! Jebać, kurwa. Bardzo dobrze! Oj, już chuj. Cięło się dziwnie. Chodź tutaj na tanku! Chodź tutaj! Kłótnia! Liść się odciął? Kłótnia małżeńska, aż się pokłócili, kurwa. Usiądź między niego. Do domu, do domu. Jebać się! Moje okulary! Odwróć się! Kurwa, ty! Frajerskie, kurwo! Zaraz to będzie zjebana, dziwko! Jak się, kurwo, zachowujesz? W tył głowy, tak. Kurwo, z mikrofonem, dziwko. Jedna rzecz, jedna bardzo ważna rzecz. Ja powiedziałem, że nigdy go nie uderzę, ale oddać mogę. Ja go nie uderzyłem, tylko mu kurwa oddałem. Frajerzyno pierwsze. Stop, stop, stop. Przesuń się na lewo, dobra, proszę. Panie okulary latają. O kurwa, rzucamy mikrofon, Denis. Tak bez krzesła dzisiaj? Dzisiaj za ciężkie chyba są. Gracjan, chcesz to skomentować? Na haplu na niego, kurwa. Za takie coś, ty dziwko jebana! Co ty kurwa... Słuchaj, przegięłeś, kurwa, nie? Przegięłeś, kurwa. Jestem przeciwko tobie, kondonie. Przegięłeś, kurwa. Boże, nie wiem, czemu mnie to tak bawi, ale chyba, kurwa, już szare komórki straciłem. Cieszę się, wychował, czego dostać, Beskity, nie? Jak się czujesz, fajnie? Dobrze, i tak jest 4-1. Czemu 4-1? Bo, kurwa, raz cię zliściowałem. Ale frajerskie się, kurwo, nie liczą! Weź się, jak się nie liczą, to co, afera? Nikt nie trafi tobie takiego liścia, czy kulaki tak ładnie latały, nie? Nie, no trafił, nawet Denis mi mocniej, jak podczas seksu bije. O, no to fajnie. Sekwento zaraz będzie, tak, ale to jest bez ankiety. Panie i panowie, przed wami ostatni z ankiety. Sekwento, zapraszamy. O, jest i gwiazda. I od razu bierz mikrofon i mów, co masz do powiedzenia. Co, pizdo jebana, dostałeś liścia? Mówiłem ci, że będę cię bił, kurwa, i dostałeś mele na ryj, kurwa, kondonie jebane. Od kogo mele? Ode mnie dostałeś mele. Nie dostałem meli od ciebie. A jak nie, kurwa, ci się oczy zrobiłem u nich. To jebana. Ej, właśnie. Co odpierdalasz? Szachta, teraz nie, że cię obrazi ani nic. Mówisz, że właśnie nie jest jakby, wiesz, honorowy z tyłu. Tak ocenisz to, że kiedy byłem odwrócony tyłem, on mnie z tyłu zaatakował. A ciebie to jebać, kurwo, ciebie mogę z każdej strony bić. Ale ty kurwa. Ci mówiłem, Szmato, słuchaj, kurwo, to jest normalny chłop, kurwa, a ty jesteś sobie dziwką. To jest normalny chłop, a tamta szmata... Zapnij mordy, kurwa, ty co jesteś? Bo ty jesteś petem jebanym, kurwa. Obstrańcu jebany! W imię
Ty wyglądasz to metkę jak... ściągnij, metkę ze ściągnij z garnituru, bo nie ściągnęłeś. To ty wiesz o metkach, kurwa. Ściągnij, kurwa. Dostałeś koszulkę za darmo za współpracę, mordę, kurwa. Kondonie. Mam wyjebane na jakieś twoje zasięgi, kondonie. Słuchaj mnie. Ja chociaż mam charakter, a nie jak ty, kurwa. Charakter, masz charakter. Do opierdolania pały. Ej, mordę, kurwa, to jebało. Masz charakter, bo czekasz, a się spuścisz do kondy, dobra, ty będziesz ruchany dalej, jebany. Przybliżenie na jego brzydki ryj. Jak ty, kurwa, masz? Uważasz się za najlepszego freefightera, króla, a jesteś obstrany wziąć z Alanem walkę. Jak masz taki charakter, zajebisz się, twoja publiczność, to pokaż, że z nim wyjdziesz i będziesz się z nim napierdalał, a nie cały czas unikasz walki. A potem ja cię mogę rozpierdolić tak samo. Uważasz, że Alan jest cięższym rywalem niż Denis? Alan napierdoli mu, kurwa, tak samo jak Denis w pierwszej rundzie, nie? Czy nie? Chodzi mi Denis, o to, że mówi, że on się boi, kurwa, Alana. Jedziesz z nim, co, kurwa? Jedziesz z nim. Kurwa, to ty jesteś. Ja powiedziałem, że Denis się rozpierdoli w pierwszej rundzie. Do ciebie. Ja rozpierdolę 100 razy bardziej, kurwa, ciebie szybciej niż Alana. Dobra. Z ciotą, kurwa. Alan by ci najebał 30 sekund. To jest największa pizza. Kładę 200 koła, że ci Alan w pierwszej rundzie robi cioto, kurwa. A 200 koła dajesz? Wchodzę. Wchodzę. Rozpierdala ci w pierwszej rundzie, cioto. Że jak kiedyś z nim zawalczę, dotrzymuję słowa, dotrzymuję. Ale jak przegrasz, dajesz ty 200. Okej? Okay? Jak ja przejmę no, dostajesz ty 200. Dobra, git. Git. Ciekawe, co to jest za eskortka. Co ty, kurwo, bierzesz? To jest eskortka, która tańczyła u Josefa. Prajer. Połączcie kropki. Tu jest dużo... Która eskortka tańczyła u Josefa? O kurwa, jaka petarda poleciała! I co? Na śmierć twojej mamy i taty powiedziałeś, tak? Że jestem zajebany. Za co? Za to, że jesteś szmatą taką, na połączenie, kurwa, kropek zabolało, trzeba było, kurwo, mnie nie wyzywać. I wypierdalać, kurwo, jednego cwela wyjebałem. Kto to był? Kto tańczył? Nie rzucaj, na Denis, nie rzucaj. Oj, kurwo! Rodziny, kobiety, kurwa, ale dzieci. Ale ja nic nie powiedziałem! Słuchaj, kurwo, jebana! Oj. Słuchaj mnie, rodziny, się, kontroluj. Cwelu. Weź swojego przydu... Nie powiedział o twojej rodzinie. Ale słuchaj, ale słuchaj, jest to moja rodzina. Nie powiedział nic o twojej rodzinie. Nie powiedział, jedzie na rodzinę, kurwa, jeba. Słuchaj mnie, słuchaj mnie, teraz do ciebie mówię. Rodzina, rzecz święta. I ci mówię, ogarnij pachoła, bo kurwa nie dojdzie do walki i źle skorzysta. Nie dotknął ci rodziny. Słuchaj, kurwa, Natan by tego nie zrobił. Słuchaj. Natan by tego nie zrobił. Słuchaj, kurwa, dobrze wiesz, kurwo, co powiedziałeś teraz. No co? Mówię ci, kurwa, kontroluj, bo się odbije to na tobie i na tobie. I ci, kurwa, normalnie ci radzę. Rodzina to jest rzecz święta, dziwko. Dziecko, kobieta i mama, ojciec, rodzina, to jest rzecz święta, kurwo. Przesadziłaś, dziwko, jesteś skończona. Jestem po stronie Denisa, po twojej stronie nie będę nigdy tak naprawdę. Po stronie Denisa jesteś? No, a wiesz, co on mówił na backstage'u? Za to, co ci, kurwa, zrobił. Nie wiem, co zrobił na mnie, czy wieku, ale to, że ty obrażasz rodzinę. Nie, ale nie obraziłem jego rodziny. Nieważne, nieważne. Chodzi o to, to jest. Chodzi o to, że ty przekraczasz granicę, których nie powinieneś przekroczyć, dlatego się dostajesz. A ktoś ma ten materiał? Kurwa, odbiłem. Nie wiem. Z ciekawości? Eskortka z teledysku bratana? Nie wiem, ktoś może jakiś zresetować? Nigdy się z nim nie spinałem, z dupy do mnie wyjebał spinę, to z nim, kurwa, jadę i będę z nim jechał. Ja z tobą też jadę, bo jak do Alana masz jakiś problem, to masz do mnie, kurwo. A dlaczego nie masz jaj pojechać z Denisem? On też jechał z Alanem. No bo jest normalnym gościem, kurwa. A, czyli normalni mogą jechać z Alanem. A ja się nie boję Denisa, kurwa. To no, Denis! Ale czego ma się mi bać? Dlaczego? Jest normalny chłopak i tyle w temacie. Normalny jak chłopak. Kurwa, normalny chłopak. Gdyby nie był normalny, to by nie siedział obok nas. Rozumiem. Ja pierdolę, jaki... Ja pierdolę, jaka jest definicja normalnego chłopaka? Nie, Natan albo Fabiego niech wezmą. Największy chłopak. Charakter, zasady, klasa. Powiększamy kutasa. Panie i panowie, jedziemy jeszcze mocniej. Przed wami wielki bu! Mały bu. On nie wyjdzie, mogę się to napierdalać. No i ja tu jestem po to. No i tyle w temacie. No i w tyle. Ja ci mogę najebać w oktagonie. Ale już, ale zamknij pizdy się. Chuj mu dwa shoulder buggy? No jak to? Dobra, co? Jeden na każdy shoulder bug. Przygraskujesz, dziewczyny. W ogóle fajna torebka, nie? Zamknij, chłopie. Wytłumaczymy, co będzie w serialu. No to tak. Ojej, tutaj jest gitownia. Ja nie wiem, co to znaczy. A weź tak przemyśl sobie teraz sprawę. Tutaj jest gitownia. Nawet tutaj nie bym powiedział tak odtąd. Ale wyciągaj, no się upokorzy. A po prawej są ci, co ich bejtują. Ale na pytanie. I ale to śmiało cała na to, uważałem cię za charakternego chłopa, bo się to, że się napierdalasz, charakter, to, mnie, to, że się napierdalasz i że jesteś dobry fighter, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ale charakteru to ty nie masz, a ci pokażę, o co, kurwa, chodzi. No na to czekam. Na to czekam. Icewall nie dowiózł tak, jak powinien, ale mamy dla was jeszcze lepszą klatkę. Klatkę? Zapraszam, stalową klatkę Cloud. Serio myślałem, że jesteś charakterny gościem. Ale ja nie chcę poniżać. Ale to nie chodzi o poniżanie. Pokaż w końcu jaja. Ale ja pokażę jaja. Ale szczerze uważałem cię za charakternego chłopa. Szczerze?
cieszę się. Ale wiesz o co chodzi, nie? Nie wiem. Nie? Nie. Naprawdę myślę, że jesteś charakterystycznym. Słuchaj, grubasie, bo wiesz, jak cię obalę, to już nie wstaniesz. Nie, po prostu wiesz, jakie lanie dostaniesz. Boisz się tego. Nie, nie szukasz, kurwa, absolutnie, alternatywy przytulania, grania na czas. Ale co ty myślisz, że ja się będę z tą przytulał, kurwa? Co myślisz, tak że ciepły, kurwa, jestem? Tak myślę. Po tej torebce, kurwa, gościu. A co ty, kurwa, z torebką? Wielki bu, a teraz specjalna klatka, która nie pęknie. Nathan Marcoń, Denis Załęcki. Denis, zostań, proszę. Denis, zostań tutaj. Chodź do nas, kurwa, nie będę stawał do Facebooka. Tam jest tak, że już nie żyje się chyba nie było. Wyzywania od wszystkiego. Nie bierzaj. To ja nie będę bierzać. To są zasady. Włączyłem. I mam nadzieję, że zapamiętasz. Możesz mnie wyzywał od wszystkiego, ale przekroczyłeś granicę. Ale ja nikomu nie zwyzywałem. Tyle w temacie. Hamadi, dawaj. Znowu Denis? Aj, Ferrari. Mikrofon, Peszko, kurwa. Mikrofon pod... Co jest? Nie no, jakby ja stoję za Natanem, ale no nie znaczy, że to popieram. No dobrze. Jeśli wjechał ci na rodzinę, no to chujowo, ale nie znaczy, że to... Będziesz się musiał określić i tyle. Ja nic nie muszę, byku. Ale ja ci nie mówię, tylko ci mówię, że się będziesz musiał określić, że tematy rodziny się nie porusza. Ja wiem. Tematy są konsekwencje. Ale nie wierzę w to, że poruszył. Siedziałem obok i nic takiego nie słyszałem. Po co oni są, człowieku? Ci, co tam są, się wszyscy będą napierdalać między sobą kiedyś, nie? Denis, idę po ciebie i się, kurwa, zdziwisz. Nie, no jakby Natana wpuścili zamiast Ferrariego do tej klatki, słyszysz, to myślę, że Denis by ruszył, nie? W tę siatkę. No by był ja face to face z Natanem, bo by był. Ta, to jest co-main, no main eventem jest AJ, nie? Dziękujemy wam za face to face Szachta. Czy ty staniesz z Natanem Marconiem? No co ty, gdzie z tym kurwa petem będę stawał, kurwa? I staję, to face to face. Za każdym razem. Ja cię pytam, co ty sądzisz o tym, że oni nie chcą z tobą wychodzić? Góra z górą się nie zejdzie. Ale człowiek z człowiekiem zawsze. No tak. Oglądajcie walkę, obiecuję, że będę walczył do samego końca i złamię ducha Denisa. Denis, bądź gotowy. Koniec? No kurwa, powiem tak, nie? Całkiem przyjemny program. Nie, no dobry był, spoko była konfa. Całkiem zabawna. Jeśli to wziąć pod uwagę po prostu bejtowanie wszystkich gitów. Ludzi oczywiście charakternych, z zasadami i klasą.